Dzień dobry. Mam przyjemność przywitać Państwa na webinarium Banku BNP Paribas odnośnie subwencji PFR. Ja nazywam się Magdalena Wingiel i będę Państwu pokazywać, jak uzupełnić wniosek w bankowości elektronicznej Business Planet. Jest ze mną Jarek Mastalerz, który przekaże informacje, jak taki wniosek uzupełnić w Go Online. A teraz przekażemy głos Pani z Polskiego Funduszu Rozwoju, Alinie Nieplowicz. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Będę chciała dzisiaj przedstawić Państwu informacje o tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich podmiotów. Pokażemy podstawowe informacje o programie, opowiemy, kto może z tego skorzystać, jakie musi warunki spełnić, a potem o warunkach tarczy finansowej dla mikrofirm, dla małych i średnich, jak wygląda pokrótce procedura składania wniosku, i podstawowe dane na temat tarczy finansowej dla dużych firm. Wiedzą Państwo, że program to jest taki program, który ma pomóc przedsiębiorstwom, które mają problemy w związku z COVID-19. Idea jest taka, żeby przetrwały i żeby nie zwalniały pracowników. 25 miliardów złotych przeznaczone jest dla mikrofirm, 50 miliardów przewidziane jest dla małych i średnich firm i 25 miliardów dla dużych podmiotów. Te 100 miliardów to jest kwota, która odpowiada 4,5% PKB, także jest to istotna kwota i pieniądze na ten cel pozyskuje Polski Fundusz Rozwoju głównie przez emisję obligacji na rynku krajowym i zagranicznym. Jeżeli chodzi o podmioty, które mogą z tego programu subwencji skorzystać, to muszą to być przedsiębiorcy w rozumieniu artykułu 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy odnotowali co najmniej 25% spadek obrotów w następstwie COVID. Kolejny warunek to jest to, żeby nie byli oni w stanie likwidacji albo w stanie upadłości, powinni rozliczać podatki w Polsce, prowadzić działalność na 31 grudnia 2019 roku, nie zalegać z podatkami i ze składkami na ubezpieczenia społeczne. I kolejny element, to nie jest program dla instytucji finansowych, czyli instytucje finansowe z tego nie skorzystają. I te punkty, które tutaj Państwu przedstawiłam, teraz omówię pokrótce, ponieważ i zwrócę uwagę na to, co budzi największe kontrowersje i największe problemy. Kto to jest przedsiębiorca zgodnie z artykułem 4 ustawy? To będzie osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie będzie osobą prawną, ale oddzielna osoba przyznała takiej jednostce zdolność prawną i ona wykonuje działalność gospodarczą. I tutaj będą to również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Na potrzeby tego programu przedsiębiorcą są również spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność. I teraz chcę Państwu zwrócić uwagę na podstawowy element, bo wiele pytań dotyczy tego, kim ja w tym programie jestem. Czy ja jestem mikrofirmą, czy ja jestem małym i średnim przedsiębiorcą? Bo od tego zależy, jaką dostanę kwotę subwencji i jak wyliczoną. Chcę zwrócić uwagę na to, że ta definicja nie jest tożsama z definicją mikroprzedsiębiorstwa czy MŚP w ustawie Prawo przedsiębiorców, więc chcę to Państwu konkretnie wytłumaczyć. Mikrofirma to jest ta firma, która spełnia dwa następujące warunki. Zatrudnia co najmniej jednego pracownika, ale nie więcej niż 9. Nie liczymy do tego stanu właściciela. I roczny obrót albo suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Natomiast mała i średnia to będzie ten przedsiębiorca, który zatrudnia do 249 pracowników, również nie liczymy właściciela, a roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. Tutaj ważne jest to, że ten stan zatrudnienia badamy na konkretny dzień i to jest 31 grudnia 2019 roku. Jeżeli chodzi o obroty bądź sumę bilansową, również patrzymy na konkretny rok i to jest rok 2019.
Jeżeli dane przedsiębiorstwo ma rok obrotowy, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to należy wziąć pod uwagę obrót z ostatniego zamkniętego roku obrotowego. I teraz proszę popatrzeć na szczegóły. Sprawdzamy stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019. Kogo liczymy do tego stanu zatrudnienia, żeby określić, czy jestem mikro, czy małym, średnim przedsiębiorcą? Liczymy tylko i wyłącznie te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę i przeliczamy to na pełne etaty. Nie liczymy pracowników, którzy przebywają na urlopach macierzyńskich, typu macierzyńskiego, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych. Nie liczymy też zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Czyli tylko i wyłącznie umowa o pracę przeliczona na pełny etat. Natomiast obrót sprawdzamy za 2019 rok albo ostatni rok obrotowy, jeżeli nie pokrywa nam się z rokiem kalendarzowym. I to nam da odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy mikro, czy małym i średnim przedsiębiorstwem. Natomiast problemy przedsiębiorców wynikają z tego, że nie rozumieją, że inaczej wygląda kwalifikacja do tego programu, a inaczej liczy się zatrudnienie już na etapie wnioskowania o subwencję. Na to Państwu zwrócę uwagę. Czyli jeżeli już wiem, czy jestem mikro, małym i średnim, to wtedy wiem, o co mogę wnioskować. Proszę zobaczyć, to co Państwu powiedziałam, jest przedstawione na grafie. Jeżeli ktoś składa wniosek 30 kwietnia albo teraz w maju, przelicza zatrudnienie dokładnie z 31 grudnia i sprawdza obrót lub sumę bilansową na 2019 rok. Jeżeli z mojego wyliczenia wyjdzie mi, że ja zatrudniam 9,5 osoby, to ja już nie jestem mikroprzedsiębiorcą, bo przekroczyłem tą liczbę 9. Jeżeli natomiast zatrudniam pół osoby z przeliczenia, to będę zaliczony jako mikroprzedsiębiorca i taką odpowiedź znajdą Państwo w poradniku PFR-u. Czyli jeżeli na przykład zatrudniam dwie osoby na ćwierć etatu każdą, to oznacza, że mam jedną na pół etatu. Będę mógł z tego programu jako mikroprzedsiębiorca skorzystać. Taki jeden przykład. Jeżeli na 31 grudnia mam 8 osób na podstawie umowy o pracę zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu i dwie osoby na podstawie zlecenia, obrót nie przekracza 2 milionów euro, to będę zaklasyfikowany jako mikrofirma, bo do stanu liczę tylko osoby na umowę o pracę, a nie na umowy zlecenia czy inne cywilnoprawne. Czyli 8 jest mniej niż 9, jestem mikrofirmą. Proszę pamiętać, że do tego stanu zatrudnienia nie wliczamy właściciela. Czyli jeżeli jest ktoś, kto prowadzi jednoosobową działalność i na przykład zatrudnia 10 osób na umowę zlecenie, ale nikogo na umowę o pracę, to w myśl tej definicji nie jest mikrofirmą i z tego nie skorzysta, z tej subwencji. I jeszcze jedna ważna rzecz. Określając status mikroprzedsiębiorcy czy MŚP, weryfikujemy, czy po stronie tego przedsiębiorcy zachodzą powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami. I w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane, to w liczbie pracowników oraz w rocznym obrocie bądź sumy bilansowej wlicza się wszystkie dane dotyczące przedsiębiorstw powiązanych. Natomiast w przypadku, kiedy posiadamy przedsiębiorstwa partnerskie, to do liczby pracowników czy rocznego obrotu bądź sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale albo prawach głosu, z tym, że należy wziąć pod uwagę wyższy udział. Także jeżeli z tych przeliczeń okaże się, że ja nie jestem MŚP, bo na przykład przekraczam 249 osób, to znaczy, że z tych subwencji dla mikro i MŚP nie skorzystam, będę mogła złożyć wniosek bezpośrednio do PFR-u jako duży przedsiębiorca. Nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych albo grupy osób fizycznych, którzy prowadzą regularną działalność inwestycyjną jako tak zwane anioły biznesu, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekracza 1 250 000 euro. Kolejny element,
jak już wiemy, czy jesteśmy mikro, małym, średnim, trzeba sprawdzić, czy spadły nam obroty. Wymagany jest spadek o co najmniej 25% obrotów. Bierzemy pod uwagę, bo to częste pytanie, obroty netto i to są obroty ze sprzedaży, czyli bierzemy pod uwagę sprzedaż towarów lub usług. To co ważne, bo najwięcej problemów, które teraz widzieliśmy i wniosków odrzuconych dotyczy tego, że ktoś chciał porównywać na przykład obrót w lutym do stycznia. Nie ma takiej możliwości. Porównujemy obroty z dowolnie wskazanego miesiąca, ale przypadającego po 1 lutego. Czyli możemy porównać marzec do lutego, kwiecień do marca, marzec do marca zeszłego roku, czy kwiecień do kwietnia zeszłego roku. Natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli Państwo składacie wniosek, to nie możecie Państwo, składając wniosku w kwietniu, porównywać obroty z kwietnia do marca, bo kwiecień nie został jeszcze zakończony. I jeszcze jedna rzecz praktyczna. Te dane, które Państwo podajecie we wniosku, one weryfikowane są przez Polski Fundusz Rozwoju w oparciu o ogólnie dostępne rejestry. I tu chcę Państwu zwrócić uwagę, że jeżeli podajemy liczbę zatrudnionych, to PFR ma dane ZUS-u dotyczące tego, kogo zatrudniamy. Jeżeli podajemy dane o sprzedaży netto, to one są weryfikowane albo w oparciu o VAT-7 dla tych, którzy rozliczają się miesięcznie, dla tych, którzy rozliczają VAT kwartalnie, jest to weryfikowane w oparciu o VAT JPK, czyli jednolity plik kontrolny, a dla przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami VAT, jest to weryfikowane w oparciu o oświadczenia zawarte we wniosku i dostępne sprawozdania. Więc jeżeli Państwo teraz w maju składacie wniosek i chcecie porównać kwiecień z marcem, to proszę odczekać kilka dni po to, żeby te dane dotyczące kwietnia na podstawie VAT-7 czy JPK zostały zaczytane i tym samym PFR mógł te dane porównać. Tutaj zalecenia w naszych materiałach są takie, żeby jeżeli ktoś rozlicza VAT miesięcznie, to od złożenia deklaracji odczekał 4 dni robocze, a jeżeli kwartalnie 7 dni roboczych i dopiero wystąpił z wnioskiem o subwencję, dlatego że wtedy te dane będą już w systemach dostępne. Kolejna rzecz. Ci przedsiębiorcy, którzy składają wniosek o subwencję, oni na dzień składania wniosku nie mogli otworzyć likwidacji, a w stosunku do nich nie mogło być otwarte postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne. Chwila otwarcia postępowania likwidacyjnego to jest chwila podjęcia przez wspólników albo przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie decyzji czy uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki. Natomiast chwila otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego to jest chwila wydania przez sąd postanowienia o otwarciu tego postępowania. Kolejny warunek to jest taki, i tutaj się to zmieniło, bo bardzo często padają takie pytania, czy beneficjent rzeczywisty musi mieć rezydencję podatkową w Polsce. Nie. Przedsiębiorca musi po pierwsze posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi mieć zarejestrowaną działalność na terytorium Polski w KRS-ie albo w CEIDG, natomiast jego główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w raju podatkowym. Czyli to są te trzy warunki. Przedsiębiorca ma rezydencję podatkową na terenie EOG, ma zarejestrowaną działalność w Polsce, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w raju podatkowym. Odejście od tej zasady jest możliwe, ale wtedy, jeżeli przedsiębiorca lub jego główny beneficjent rzeczywisty zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ciągu 9 miesięcy od udzielenia finansowania. Kolejna rzecz, na 31 grudnia przedsiębiorca musi prowadzić działalność. Ona na ten dzień nie może być zawieszona, czyli kolejny warunek wymagany do tego, żeby skorzystać z subwencji, prowadzenie działalności na 31 grudnia. Na ten dzień nie może być zawieszona, nie może być również zawieszona na dzień składania wniosku.
Kryterium dotyczące niezalegania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne mówi, że przedsiębiorca nie może zalegać na 31 grudnia 2019 albo na dzień składania wniosku. I ten spójnik lub jest bardzo ważny, bo wystarczy, że nie zalegam na jeden z tych dni, żeby spełniać warunek. Czyli niespełnienie tego kryterium oznacza tyle, że zalegam zarówno na 31 grudnia, jak i na dzień złożenia wniosku. Ważne jest też to, że jeżeli mamy te podatki czy składki rozłożone na raty czy prolongowane, to nie będzie to traktowane jako zaległość. I także jeżeli kwota nie przekracza trzykrotności opłaty za przesyłkę poleconą, to również będzie uznane, że ten warunek spełniliśmy i możemy z tego programu skorzystać. To nie program, tak jak powiedziałam, to nie jest program przewidziany dla instytucji finansowych, czyli przedsiębiorca, który chce skorzystać, nie może prowadzić działalność w zakresie działalności prowadzonej przez instytucję kredytową, SKOKi, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych, inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe. Nie może to być też działalność w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych albo praw człowieka oraz obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. Czyli wszystkie te warunki Państwu przedstawiłam. Wniosek składamy za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Następuje w ten sposób również podpisanie umowy o udzielenie subwencji. Podmiot jest weryfikowany na podstawie NIP-u, natomiast pamiętajmy, że jeżeli mamy podmioty powiązane bądź partnerskie, uwzględniamy ich dane. Udzielanie subwencji odbywa się zgodnie z kolejnością rozpoznawania wniosków przez Polski Fundusz Rozwoju i trwa do wyczerpania środków, nie później niż do 31 lipca 2020 roku. Mikrofirmy. Kwota subwencji dla mikrofirm jest uzależniona od tego, jak mocno spadły przychody ze sprzedaży takiej mikrofirmy. Jeżeli one spadły o co najmniej 25%, to mikrofirma może ubiegać się o 12 tysięcy złotych na osobę zatrudnioną. Przy spadku na poziomie co najmniej 50%, 24 tysiące na osobę zatrudnioną, a przy spadku co najmniej 75% to jest 36 tysięcy złotych na osobę zatrudnioną. I teraz chcę Państwu zwrócić uwagę, że na potrzeby przyznania subwencji określono inny sposób liczenia zatrudnienia niż ten, który kwalifikował podmiot jako mikrofirmę bądź małe i średnie przedsiębiorstwo. Bo na potrzeby kwalifikacji braliśmy pod uwagę tylko zatrudnienie o pracę na 31 grudnia. Natomiast, żeby określić, ile subwencji dostaniemy, bierzemy pod uwagę osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca, który poprzedza złożenie wniosku. I te osoby na podstawie umowy o pracę przeliczamy na pełny wymiar czasu pracy. I tutaj pewna zmiana w stosunku do liczenia stanu na potrzeby określenia statusu. Trzeba również uwzględnić osoby współpracujące, niezależnie od formy prawnej, na przykład umowę zlecenia, jeżeli zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku. I takie osoby liczymy zawsze jako jeden etap. Czyli nawet jeżeli ja zatrudniam na umowę zlecenie na 10-15 godzin w miesiącu, to ja taką osobę policzę jako jedną osobę na potrzeby określania kwoty subwencji. I również uwzględnimy pracowników na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i emerytów zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. I takie osoby na tych urlopach policzymy zawsze jako jeden etat. Czyli weryfikujemy stan zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku i uwzględniamy te trzy kategorie osób, czyli umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat, współpracujące traktujemy zawsze jak jeden etat i na urlopach
również jako jeden etat. I teraz, co jest ważne, załóżmy, że składamy wniosek w maju, sprawdzamy nasz stan zatrudnienia na 30 kwietnia. Patrzymy, że mamy 8 osób. Na przykład mamy 16 osób na pół etatu, to będzie 8 osób. Albo mamy 6 osób na umowę o pracę w pełnym etacie i 2 umowy na zlecenie, również 8 osób. Chcemy wnioskować, żeby udzielono nam subwencji na te 8 osób, ale jest zastrzeżenie takie, że my możemy wnioskować o subwencję na ilość osób, które mamy określone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, ale to nie może być więcej niż osoby zatrudnione, policzone w ten sam sposób na koniec grudnia 2019 roku albo na ostatni dzień miesiąca, który odpowiada nazwie miesiącowi złożenia wniosku, ale w poprzednim roku. Czyli patrząc na takiego przedsiębiorcę, składa wniosek w maju, ma 8 osób zatrudnionych na 30 kwietnia, ale na 31 grudnia miał zatrudnionych 7 osób, a na 31 maja 2019 6. Oznacza to, że on może zawnioskować o subwencję dla 7 pracowników, bo wybiera większą liczbę między 31 maja a 31 grudnia, nie więcej niż na 30 kwietnia. I kolejny przypadek. Jeżeli mamy 8 osób na 30 kwietnia, ale patrząc na stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 bądź 31 maja 2019 mamy 6 i 9 osób, to znaczy, że przekroczyliśmy na jedną z tych dat te 8 osób. Możemy zawnioskować o subwencję dla 8 pracowników. Nigdy nie zawnioskujemy o więcej niż na 9. Nawet gdyby z przeliczenia wyszło nam, że na 30 kwietnia mamy 16 osób, jesteśmy mikrofirmą, bo na przykład zatrudniamy 8 na umowę o pracę w pełnym etacie i 8 na umowę zlecenie, czyli do liczenia subwencji 16 osób, to i tak subwencja może być przyznana maksymalnie na 9 pracowników. I tak jak widzą Państwo w tej tabeli, kwota subwencji, tak jak powiedziałam, zależy od skali spadku przychodów ze sprzedaży. Czyli przy spadku na poziomie 25% minimum to jest 12 tysięcy, minimum 50 24 i minimum 75% 36 tysięcy. Co to oznacza? Że maksymalnie mikrofirma może dostać 324 tysiące, bo to jest 9 pracowników przemnożone przez 36 tysięcy przy spadku obrotów co najmniej 75%. W zależności od tego, ile mamy pracowników, przeliczamy kwotę subwencji przez 12, 24 bądź 36 tysięcy. Jeżeli tutaj też pojawiały się pytania, jeżeli z mojego przeliczenia wychodzi, że ja mam zatrudnione 4,5 pracownika, to tą subwencję policzymy dokładnie na to 4,5 pracownika. Czyli jeżeli moje przychody spadły o minimum 50%, to policzę 4,5 razy 24. Wiemy, że we wnioskach w banku nie mogą Państwo podać liczby ułamkowej i to rodzi wiele takich problemów technicznych, więc jeżeli Państwo zatrudniacie 4,5 osoby, podajecie 5 we wniosku. Ale dla wyliczenia subwencji należy to policzyć dla 4,5 osoby. Zasady zwrotu subwencji są takie, że one zależą od tego, czy przetrwamy, czy będziemy prowadzić działalność przez 12 miesięcy, zależą od tego, czy utrzymamy zatrudnienie. Zasada jest taka, 25% kwoty subwencji zawsze podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku mikrofirm te 75% zależy od tych dwóch czynników. 25% pozostanie umorzone pod warunkiem, że będziemy prowadzić działalność przez 12 miesięcy. Natomiast te pozostałe 50% zależy od skali redukcji zatrudnienia. Jeżeli utrzymamy w pełnej wysokości zatrudnienie, to również nie spłacimy tych 50% subwencji. Natomiast jeżeli je zredukujemy, to redukcja stanu zatrudnienia o 10% odpowiada zwiększeniu kwoty subwencji do zwrotu o 10% tej kwoty. Pokażę to Państwu na liczbach w tabeli za chwilę. Czyli jeżeli utrzymałam zatrudnienie na poziomie 100% bądź więcej,
i prowadzę działalność gospodarczą przez 12 miesięcy, to 75% będzie umorzone, a spłacać będę 25% tej subwencji. Natomiast jeżeli zredukowałem zatrudnienie o 50% albo więcej, przetrwałam 12 miesięcy, ale ta redukcja była na takim poziomie, jak powiedziałam, to tylko 25% będzie umorzone, pozostałe 75% będę spłacać w nieoprocentowanych ratach. Jest przypadek, w którym muszę zwrócić 100% subwencji. Kiedy tak się stanie? Kiedy zaprzestaniemy prowadzić działalność gospodarczą, będzie otwarta likwidacja przedsiębiorcy, zostanie otwarte postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne i tu mówimy o każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji. W takiej sytuacji mikroprzedsiębiorca będzie zobligowany zwrócić 100% subwencji. I tak jak powiedziałam, 50% subwencji dla mikroprzedsiębiorcy jest zależne od utrzymania zatrudnienia. I teraz chcę pokazać, jak my liczymy tą część, która podlega zwrotowi, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia. Określamy średnią ilość zatrudnionych w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, licząc od końca miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy subwencji i dzielimy to przez liczbę zatrudnionych na końca miesiąca, który poprzedza złożenie wniosku o subwencję. Średnie zatrudnienie, najprostsza metoda liczenia, taka uproszczona średniego zatrudnienia, to jest sumowanie zatrudnionych na pierwszy, ostatni dzień miesiąca i podzielenie przez dwa, zrobienie tego dla 12 miesięcy, sumowanie i podzielenie przez 12. Wtedy wiemy, jaki mamy średni stan zatrudnienia, dzielimy to przez liczbę osób zatrudnionych na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. I tutaj chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Decyzja o wysokości zwrotu subwencji podejmowana jest przez PFR na podstawie oświadczenia o rozliczeniu tej subwencji, które ma złożyć przedsiębiorca w terminie 10 dni roboczych po upływie 12 miesięcy liczonych od wypłaty subwencji. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca nie złoży takiego oświadczenia, to będzie zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości. Czyli to jest taki obowiązek, którym należy pamiętać, ponieważ dopiero po rozliczeniu tego można powiedzieć, jaka część podlega zwrotowi. Jeżeli nawet ktoś spełnia te warunki do tego umorzenia, ale nie zwróci nam, nie złoży w odpowiednim terminie oświadczenia o rozliczeniu subwencji, no to niestety będzie ją musiał zwrócić, więc o tym proszę pamiętać. I tak krótka tabela, proszę zobaczyć. Założenia były przyjęte następujące. Ilość osób zatrudnionych na koniec miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o subwencję 5. Kwota udzielonej subwencji 120 tysięcy. Przedsiębiorca kontynuuje działalność w ciągu 12 miesięcy. Maksymalne umorzenie, jeżeli utrzyma zatrudnienie, to jest 50% subwencji, czyli 60 tysięcy, połowa ze 120, a umorzenie przy kontynuacji działalności to jest 25% subwencji, czyli 25 ze 120 tysięcy, 30. Co się dzieje? Proszę zobaczyć pierwsze dwie kolumny. Po 12 miesiącach przedsiębiorca określił średnią ilość zatrudnionych. Jeżeli ona wynosiła 6 czy 5, to znaczy, że on nie zredukował zatrudnienia. Czyli kwota umorzenia, która wynika z utrzymania tego zatrudnienia, to jest aż 50% subwencji, czyli 60 tysięcy. Dodatkowo kontynuuje działalność, więc nie zwraca tych 25%, czyli 30 tysięcy. Razem kwota umorzona 90 tysięcy, więc do zwrotu jest tylko 30 tysięcy. Natomiast jeżeli okazałoby się, że ta średnia ilość zatrudnionych to są 4 osoby, to znaczy zredukował jedną z 5 osób. To jest 20%, 1 przez 5. Co to oznacza? Że 20% ze 120 tysięcy będzie musiał oddać, czyli 24 tysiące w związku z redukcją zatrudnienia, a różnica między 60 tysięcy a 24, czyli 36, to będzie kwota umorzenia wynikająca z tego, że utrzymał na tym poziomie 4 ilość zatrudnionych. Dla takiego przedsiębiorcy
On będzie miał kwotę umorzoną 36 tysięcy plus 30, 66, a różnica, czyli 54 tysiące, będzie do zwrotu. Co się dzieje w sytuacji, jeżeli zatrudnienie spadło nam do dwóch bądź jednej osoby, czyli przekroczyło 50% ta redukcja? Oznacza to, że połowa tej subwencji, 60 tysięcy, będzie do zwrotu w związku z tym, że zredukowaliśmy zatrudnienie powyżej 50%, więc jeżeli przetrwaliśmy, to 30 tysięcy jest do umorzenia, 90 do zwrotu. Czyli reasumując, przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia, może zachować 75% subwencji. Te warunki tego, czy utrzymaliśmy ten średni poziom, są badane na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po udzieleniu subwencji. A ta kwota, która jest do spłaty, ona podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach i są to raty nieoprocentowane. Czyli jeżeli w maju przyznano subwencję, do końca maja mam okres karencji, badam stan zatrudnienia, w czerwcu następuje rozpoczęcie spłaty kwoty subwencji w czerwcu 2021, to przez 24 miesiące, czyli do maja 2023, będę spłacać tą część, która podlega zwrotowi w 24 nieoprocentowanych ratach. I teraz, jeżeli chodzi o tarczę finansową dla małych i średnich firm, to obliczenie kwoty subwencji oczywiście zależy od tego, jak bardzo spadły przychody ze sprzedaży, ale tutaj odnosimy się nie do liczby osób zatrudnionych, tylko do przychodów ze sprzedaży w 2019 roku. Jeżeli nasze przychody ze sprzedaży liczone na przykład marzec do lutego, marzec 2020 do marca 2019, kwiecień 2020 do marca 2020, kwiecień 2020 do kwietnia 2019, spadły o co najmniej 25%, to subwencja w przypadku MŚP będzie wynosiła 4% przychodów ze sprzedaży z 2019 roku. Natomiast przy spadku obrotów na poziomie minimum 50% będzie to 6% przychodów ze sprzedaży z 2019 roku, a przy spadku na poziomie co najmniej 75% to jest 8% przychodów ze sprzedaży w 2019 roku. Więc tak ważne jest, żebyśmy byli prawidłowo zakwalifikowani, wiedzieli, kim my jesteśmy w tym programie, bo inaczej liczymy subwencję dla mikro, odnosimy ją do ilości osób zatrudnionych, a inaczej dla MŚP, bo odnosimy to do przychodów z 2019 roku. I chcę tu Państwu pokazać, jakie możliwe kwoty uzyskamy przy spadku przychodów ze sprzedaży. Jeżeli na przykład przychód z 2019 roku wynosił 31 milionów 300 albo 225 milionów. Jeżeli nasz przychód wynosił 31 milionów 300 i nasze obroty ze sprzedaży spadły nam o co najmniej 25%, to 4% przemnożone przez 31 300 da nam 1 252 000. Natomiast najwyższa możliwa kwota subwencji dla MŚP wynosi 3,5 miliona i nawet jeżeli nasz przychód do kwalifikacji kwoty subwencji i spadek byłby na tyle duży, że z obliczenia na przykład 8% razy ten przychód ze sprzedaży wyjdzie nam powyżej 3,5 miliona, to nie dostaniemy tyle, maksymalnie 3,5 miliona złotych. Zasady zwrotu subwencji dla MŚP są nieco inne niż dla mikrofirmy, ponieważ mamy dodatkowo jedno kryterium. 25% jest zawsze zwracane bezwarunkowo, natomiast z tych 75%, 25% zależy od tego, czy kontynuujemy działalność. Jeżeli kontynuujemy działalność gospodarczą przez 12 miesięcy, to 25% będzie umorzone. Kolejne 25% zależy od wykazanej przez beneficjenta tego programu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Za chwilę Państwu pokażę, jak to liczymy dla poszczególnych rodzajów ewidencji działalności. I 25% jest uzależnione od tego, czy utrzymaliśmy zatrudnienie. I w przypadku MŚP
Redukcja zatrudnienia o 10% powoduje, że kwota subwencji do zwrotu rośnie o 5% tej subwencji. Jeżeli byłoby tak, że nasza strata gotówkowa jest mniejsza niż 25% kwoty subwencji, będziemy zwracać 50% bezwarunkowe i z powodu braku straty gotówkowej pozostało 25%. Natomiast jeżeli utrzymaliśmy zatrudnienie i kontynuujemy działalność, 50% będzie bezzwrotnej subwencji. W sytuacji, w której strata gotówkowa jest w kwocie co najmniej 25% subwencji, utrzymaliśmy zatrudnienie i kontynuujemy działalność, 75% tej subwencji jest bezzwrotna. I znowu sytuacja najbardziej taka pesymistyczna dla przedsiębiorcy, kiedy zwraca 100% subwencji. Zwraca tylko wtedy, kiedy zaprzestał prowadzić działalność gospodarczą, została otwarta likwidacja lub otwarto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji. Wtedy 100% subwencji podlega zwrotowi. I tutaj, jeżeli 25% zależy od tego, czy utrzymaliśmy zatrudnienie, to musimy wiedzieć, jak policzyć nasz stan zatrudnienia, żeby określić, jaka część tej subwencji jest bezzwrotna, a jaka podlega zwrotowi. Bierze się pod uwagę średnią ilość pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od pierwszego pełnego miesiąca po udzieleniu subwencji, czyli tu jest ten pierwszy element, jest tożsamy z mikroprzedsiębiorcą, ale jest inaczej trochę, bo odnosimy to nie do liczby zatrudnionych na ostatni dzień miesiąca, który poprzedza złożenie wniosku, tylko w przypadku MŚP odnosimy się do średniego stanu zatrudnienia w 2019 roku, który się liczy jako średnia z liczby z dwóch dni, z 31 grudnia 2019 i 30 czerwca 2019. Kogo należy wziąć pod uwagę, jakich pracowników do policzenia tej średniej liczby za 12 miesięcy oraz średniej z 2019 roku? Należy wziąć tak samo jak w mikrofirmie. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które są zgłoszone do ubezpieczeń, tutaj widzą Państwo odpowiednie kody, z którymi zgłaszamy je do ZUS-u, je przeliczamy na pełny wymiar czasu pracy, dodajemy osoby współpracujące, niezależnie od formy prawnej, jeżeli są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, też widzą Państwo kody, z jakimi mogą być zgłoszone i takie osoby zawsze liczymy jako jeden etat. Uwzględniamy także pracowników na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, emerytów zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i te osoby również policzymy jako jeden etat. I w ten sposób określimy, bazując na tych wszystkich osobach, określimy średnią ilość pracowników za 12 miesięcy i średnią z 2019, rozumianą jako średnia z 31 grudnia i 30 czerwca 2019. I tutaj również zwracamy Państwu uwagę na to, że decyzja o wysokości zwrotu subwencji jest podejmowana przez PFR znowu na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji, czyli musi dotrzeć oświadczenie o rozliczeniu subwencji w terminie 10 dni roboczych po 12 miesiącach liczonych od dnia wypłaty subwencji, żeby była jasność, jaka część subwencji jest zwracana, a jaka jest umorzana. Więc jeżeli ktoś nawet spełni kryteria do umorzenia, a nie rozliczy tego, to będzie spłacał to w całości. 25% zależy też od skumulowanej straty na sprzedaży. Oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku MŚP. Ta skumulowana strata na sprzedaży jest liczona w okresie 12 miesięcy i teraz to przedsiębiorca decyduje, od jakiego momentu zaczyna to liczyć, przy czym musi to być od pierwszego miesiąca, w którym odnotował stratę po 1 lutego, albo od miesiąca, w którym udzielona została subwencja. Czyli może zacząć liczyć tą stratę, na przykład od marca 2020, albo jeżeli mu została udzielona subwencja w maju, to od maja 2020. Od tego miesiąca liczy tą skumulowaną stratę na sprzedaży. I co ona oznacza?
Dla tych, którzy prowadzą pełną rachunkowość, to ta gotówkowa strata na sprzedaży, ona jest odzwierciedlona w rachunku wyników jako strata na sprzedaży netto, ale wyłącza się z tego koszty amortyzacji, rezerw, odpisów albo wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, czyli te koszty, które nie mają odzwierciedlenia w wypływie pieniądza. Dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, to jest kwota wykazanej straty. A dla tych, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej lub są na ryczałcie, strata na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży. Czyli pamiętajcie Państwo, że w zależności od tego, jak się Państwo rozliczacie, będzie to albo wykazana strata w księdze przychodów i rozchodów, albo skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży dla karty podatkowej lub dla tych, którzy są na ryczałcie, a w przypadku pełnej rachunkowości będzie to strata na sprzedaży netto z wyłączeniem kosztów amortyzacji, rezerw, odpisów, wyników z przeszacowania lub sprzedaży aktywów. I to przedsiębiorca decyduje, od którego momentu zaczyna tą stratę liczyć. Czy liczy to w pierwszym miesiącu, w którym tą stratę odnotował, ale po 1 lutego, czyli najwcześniej od marca, czy też bierze pod uwagę miesiąc, w którym przyznano mu subwencję. Chcę to pokazać Państwu na liczbach i na przykładzie, bo wydaje mi się, że na przykładzie i na liczbach widać to najlepiej. Proszę zobaczyć. Założenia są takie. MŚP ma średni stan zatrudnienia w 2019 roku, liczony jako średnia z 30 czerwca i 31 grudnia 2019 na poziomie 20 osób. Dostał subwencję w wysokości miliona. Jeżeli będzie kontynuował działalność, to 25% będzie umorzone, czyli 250 tysięcy. Maksymalne umorzenie przy utrzymaniu zatrudnienia to jest też 25% subwencji, czyli kolejne 250 tysięcy, a maksymalne umorzenie przy skumulowanej stracie na sprzedaży 25% subwencji, czyli również 250 tysięcy. Jeżeli taki przedsiębiorca, proszę zobaczyć dwie pierwsze kolumny, ma zatrudnienie średnie w ciągu 12 miesięcy na poziomie 24 bądź 20 osób, to znaczy, że utrzymał to zatrudnienie, nie będzie musiał z tego tytułu zwracać części subwencji, czyli 250 tysięcy będzie umorzone w wyniku utrzymania zatrudnienia. Przy skumulowanej stracie na sprzedaży, która jest równa bądź wyższa 1/4 subwencji, czyli 250 tysięcom, on również będzie miał umorzone 25%, czyli 250 tysięcy. Nie może ta kwota umorzenia, która wynika ze straty na sprzedaży, ona nie może być wyższa niż 25% subwencji i nie może być wyższa niż ta skumulowana strata. Czyli w przypadku, który widzimy w dwóch pierwszych kolumnach, umorzona kwota będzie stanowić 750 tysięcy, a 250 będzie do zwrotu. Natomiast trzeci przypadek, 16 pracowników, oznacza, że zredukowałem zatrudnienie o 4 osoby, 4 do 20, czyli 20%. Powiedziałam Państwu, że w przypadku MŚP redukcja zatrudnienia o 10% powoduje zwrot subwencji o 5% rosnący, czyli tutaj 20% z miliona to jest 200 tysięcy i tyle trzeba będzie oddać w związku z redukcją. Różnica pozostanie jako część bezzwrotna, czyli 250 minus 250 tysięcy. Jeżeli skumulowana strata na sprzedaży wynosi 230 tysięcy, to również w tej kwocie nie będę oddawać subwencji, czyli z 250 będę musiała oddać 20. Jeżeli natomiast zatrudnienie na przykład spadnie o 80%, a dodatkowo nie mam straty na sprzedaży, no to 250, ten przypadek ostatni w kolumnie, no to 250 tysięcy będzie umorzone, 750 tysięcy będzie do zwrotu. Czyli reasumując, jeżeli mamy małe, średnie przedsiębiorstwo, które utrzymało co najmniej 100% poziom zatrudnienia, wykazało stratę gotówkową na sprzedaży co najmniej 25% wartości subwencji, to może zachować 75% tej subwencji w formie bezzwrotnej. Warunki
będą podlegały badaniu znowu na koniec 12 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po udzieleniu subwencji. Wtedy określimy, jaką kwotę mamy do zwrotu i będziemy to zwracać przez 24 miesiące w równych, nieoprocentowanych ratach. Procedura składania wniosku jest taka, że robimy to za pośrednictwem bankowości elektronicznej. I w związku z tym osoba, która składa wniosek, musi posiadać dostęp do tej bankowości i musi być uprawniona do realizacji przelewów albo do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta, czyli przedsiębiorcy. Ona składa oświadczenie, że została upoważniona do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku, podpisaniem umowy, jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zwalnia ten bank z tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie niezbędnym do zawarcia tej umowy subwencji. Musi mieć możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych. I tu chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Państwo, jak składacie wniosek, składacie różne oświadczenia, na tej podstawie jest to rozpatrywane, ale jest obligo w umowie subwencji, żeby potem pełnomocnictwo, ta osoba musi dostarczyć pełnomocnictwo do banku do końca grudnia 2020 roku. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie dostarczy takiego pełnomocnictwa, które potwierdzi, że mogła wystąpić o subwencję, podpisać tą umowę, to zgodnie z umową subwencji będzie musiała ją zwrócić. Więc pamiętajcie Państwo o tym, że do końca roku, mimo przyznania subwencji, trzeba pamiętać o dostarczeniu tego pełnomocnictwa. Oczywiście zdolność kredytowa nie jest warunkiem udzielenia tej subwencji finansowej. I teraz po złożeniu wniosku mogą się Państwo spodziewać bądź decyzji pozytywnej, w której zostanie uznana cała kwota wnioskowana przez przedsiębiorcę, bądź pozytywnej, ale w kwocie niższej niż wnioskowana, wtedy beneficjent może złożyć odwołanie po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń. No i może też być decyzja negatywna, w której przedsiębiorstwo dowie się, że nie jest uprawnione do uzyskania i będzie wyjaśnione, jakie są zastrzeżenia związane z tą decyzją negatywną. Jeżeli będzie decyzja negatywna, to można zawsze złożyć powtórnie wniosek. Odwołanie może być złożone przez inną osobę niż tą, która składała wniosek, natomiast musi być złożone w tym samym banku, w którym był składany wniosek pierwotny i musi zawierać ID wniosku pierwotnego. Jeżeli my się odwołujemy, to możemy jedynie wnioskować o różnicę pomiędzy tym, co wnioskowaliśmy pierwotnie, a tym, co otrzymaliśmy. Czyli gdybyśmy doszli do wniosku, że zawnioskowaliśmy o za małą ilość osób i teraz chcemy to zmienić, to takiej opcji już nie ma. Możemy odwoływać się tylko w relacji do tego, co było we wniosku pierwotnym. Odwołanie może być złożone nie później niż 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji, ale nie wcześniej niż po 11 maja 2020 roku. Możliwe są dwa takie odwołania. Wnioski, które będą złożone po terminie, będą odrzucane. Nie można wnioskować o podwyższenie kwoty subwencji, jeżeli pierwszy wniosek został zaakceptowany w kwocie, w której wnioskował przedsiębiorca, a wniosek odrzucony, tak jak powiedziałam, można złożyć ponownie. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, pytania, które się pojawiały ostatnio, też postaram się od razu na nie odpowiedzieć, bo subwencja wypłacana jest na rachunek firmowy. Nie może to być jakiś rachunek techniczny, rachunek kredytowy, rachunek osoby indywidualnej. I pojawiły się pytania, czy można przekazać subwencji na rachunek bieżący z udostępnionym kredytem bądź linią kredytową. Tak, może być subwencja przekazana na taki rachunek, w którym jest udostępniony kredyt bądź linia, ale pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego na pokrycie bieżących swoich kosztów działalności gospodarczej. Środki mogą być przekazane na finansowanie wynagrodzeń, na zakup towarów, materiałów, innych kosztów operacyjnych, zobowiązań publiczno-prawnych, na cele związane z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w ramach umowy. 25%
uzyskanej subwencji może też być wykorzystane na przedterminową spłatę kredytów. Natomiast na co na pewno nie mogą być wykorzystane te środki? One nie mogą być wykorzystane na płatności dla właścicieli albo podmiotów powiązanych i nie mogą być też przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia albo na nabycie, przejęcie przedsiębiorstw. Czyli nie możemy mówić o akwizycji i nie możemy tych środków wykorzystać na płatności dla właścicieli bądź podmiotów powiązanych. Kolejne pytania, które nam się bardzo często pojawiają, dotyczą łączenia pomocy w ramach tarczy finansowej z inną pomocą publiczną udostępnianą w ramach tarczy antykryzysowej. Więc nie ma zastrzeżeń i można łączyć to wsparcie w ramach programu z innymi rodzajami wsparcia związanego z COVID-19, który stanowi pomoc publiczną. Pamiętajcie Państwo tylko, że łączny limit uzyskanej z różnych źródeł pomocy nie może przekroczyć 800 tysięcy euro pomocy publicznej. Jeżeli na przykład jesteśmy zwolnieni z ZUS-u, wnioskujemy o mikropożyczkę, dofinansowanie do wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jak najbardziej możemy to łączyć z tarczą finansową, przy czym nie możemy przekroczyć 800 tysięcy euro i nie można z dwóch źródeł finansować tych samych kosztów, tak? Czyli jeżeli ja dostałam środki na zwolnienie ze składki ZUS-owskiej, inaczej zostałam zwolniona ze składki ZUS-owskiej, to nie mogę powiedzieć, że ja te środki przeznaczam na pokrycie tej składki. Albo jeżeli dostałam pieniądze na pokrycie wynagrodzeń w 50%, no to nie mogę środków w ramach tarczy finansowej wykorzystać na pokrycie tej samej części wynagrodzeń. Kolejne pytania dotyczą pomocy de minimis. Tu chcę powiedzieć, że wsparcie z tarczy finansowej PFR może być łączone z pomocą de minimis, a wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia w ramach tarczy finansowej. Dla dużych firm możliwe jest finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości do 1 miliarda złotych. Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, które są częściowo bezzwrotne i uzależnione od straty finansowej i utrzymania zatrudnienia. Tutaj wartość to jest do 750 milionów złotych na podmiot. A finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych może być udzielona do 1 miliarda złotych na podmiot. Natomiast o ile wsparcie dla mikro, małych, średnich firm jest ustandaryzowane, odbywa się za pośrednictwem banków, o tyle w przypadku już dużych podmiotów to jest bardzo indywidualnie rozpatrywane i wnioski przyjmowane są bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju. Chciałam Państwu polecić przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców, odwiedzenie strony pfr.pl. Znajdą tam Państwo pytania i odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiały się. Znajdą też Państwo wyliczenia, pokazanie sposobu, jak liczymy stan zatrudnienia dla określania, czy jesteśmy mikro, małym, średnim i zupełnie inny sposób dla określania tego, jaką subwencję dostanę jako mikro, przedsiębiorca w związku z określonym stanem zatrudnienia, jak będę liczyć spadki tego zatrudnienia dla mikro czy dla małych i średnich firm, kogo uwzględnię, na jakie terminy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i przekazuję głos tutaj do studia. Dziękujemy Pani Alino za tak wyczerpującą przygotowaną tu prezentację dla naszych klientów. Postaramy się teraz w takiej pigułce pokazać, jak będzie wyglądało wnioskowanie w ramach bankowości elektronicznej oraz w Go Online dla naszych klientów. Po zalogowaniu się klient powinien przejść do zakładki Inne w Biznesplanecie, a następnie na panelu po lewej stronie wybrać Umowy i nowe wnioski. Jeżeli nigdy nie wnioskował o subwencję PFR, nie pojawi mu się tutaj żadna linijka ze złożonym wnioskiem. Natomiast jeżeli wnioskował wcześniej i wniosek został odrzucony, na tej liście zaprezentuje mu się ten wniosek oraz wybierając nowy wniosek będzie mógł kolejny raz wybrać wniosek o subwencję PFR. Gdyby na tej liście pojawił się wniosek w statusie zaakceptowany, wtedy po wybraniu nowego wniosku nie pojawi się możliwość wnioskowania o subwencję kolejny raz, ponieważ jest to zgodnie z zasadami programu niemożliwe. Wchodzimy w ten wniosek i na samej górze przy danych wnioskodawcy
mamy wypełniony już przez bank numer rachunku. Gdyby klient posiadał więcej niż jeden rachunek, na który może przelać swoją subwencję, wtedy podstawi mu się tu większa liczba rachunków. Nazwa firmy, NIP firmy oraz REGON, jeżeli znajdują się w systemach bankowych, zostaną tutaj zaczytane, przy czym nazwa firmy i NIP nie będą możliwe do zmiany. Gdyby okazało się, że NIP bądź nazwa jest nieprawidłowa, prosimy o kontakt ze strefą obsługi biznesu bądź z centrum obsługi biznesu, dokonanie zmiany i powrócenie tutaj do kontynuacji uzupełnienia tego wniosku. Jeżeli w banku nie jest podany REGON, można go uzupełnić. Jeżeli jest niepoprawny, można wprowadzić poprawny. Numer KRS, jeżeli klient posiada, może wprowadzić sam, przy czym jeżeli wprowadzi tylko same cyfry bez zer, to poprosimy go o dopełnienie tego do pełnych 10 cyfr. Następnie klient wybiera, jaką działalność prowadzi, z jakiego zakresu. Wyszukiwarka pozwala na wpisanie części tej nazwy. Wybiera tą działalność, wprowadza od kiedy prowadzi taką działalność, ponieważ program zakłada, że musi być przedsiębiorcą na 31 grudnia. Nie dajemy możliwości wybrania daty po 31 grudnia. Wybiera, decyduje, tak jak pani Alina opowiadała, czy on na 31 grudnia 2019 roku był mikroprzedsiębiorcą, czy był też małym i średnim przedsiębiorcą. Jeżeli zadecyduje, że był małym i średnim przedsiębiorstwą, wybiera tę wartość. Gdyby zmienił zdanie w międzyczasie, musi odznaczyć tą wartość i wybrać kolejną. Natomiast załóżmy, że mój przypadek w Biznesplanecie to będzie mały i średni przedsiębiorca. Następnie wskazuje ilość pracowników na koniec poprzedniego miesiąca, na przykład 75. Oświadcza, jakie miał obroty gospodarcze, przychody ze sprzedaży w 2019 roku. Wprowadza je tutaj. Decyduje, czy chce rozliczać subwencję rok do roku, wylicza subwencję rok do roku, czy miesiąc do miesiąca. Załóżmy, że miesiąc do miesiąca. Decyduje, który miesiąc może wybrać. Może to być marzec albo kwiecień. Lutego wybrać oczywiście nie możemy. Marzec albo kwiecień. Na dzień dzisiejszy możemy wybrać tylko marzec, ponieważ wiemy już z tego, co pani Alina opowiadała, że kwiecień jest miesiącem jeszcze nierozliczonym. Wpisujemy, jakie były obroty w miesiącu spadkowym. Wpisujemy, jakie były obroty w miesiącu poprzedzający miesiąc spadkowy. Wlicza nam się w spadek obrotu, tu mamy 67% i wynika z tego, że możemy dostać 7200 zł subwencji. Możemy wprowadzić kwotę nie wyższą niż 7200, jeżeli będziemy próbowali wprowadzać większą, to system nas po prostu nie przepuści. Następnie musimy określić, jaką ilość pracowników będzie chroniła nasza subwencja, jaki procent obrotów w perspektywie 12 miesięcy będzie chroniła nasza subwencja i złożyć szereg oświadczeń. Niezłożenie tych oświadczeń spowoduje, że nie będziemy mogli przejść dalej do podpisania naszego wniosku, czyli ten przycisk na dole zatwierdź nie zaświeci nam się na zielono. Wszystkie oświadczenia są obligatoryjne za wyjątkiem dwóch. Opcjonalnie decydujemy, czy prowadzimy działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, albo czy prowadzimy działalność w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych. Jeżeli nie prowadzimy, nie wybieramy. Oczywiście, jeżeli prowadzimy, to możemy to zaznaczyć. Kończymy nasze oświadczenia. Możemy wniosek zapisać w wersji roboczej, jeżeli sobie tego życzymy. Jeżeli nie, przechodzimy do zatwierdzenia. Na podsumowaniu widzimy, jakie dane udzieliliśmy i odpowiedzi we wniosku i możemy podejrzeć umowę, która nam się wygenerowała automatycznie. Zobaczymy, czy uda nam się pokazać. Możemy się z tą umową zapoznać. Wszystkie informacje, które udzieliliśmy, zostały przez nas wytłuszczone, żeby było łatwiej taką umowę przejrzeć. Jeżeli z tą umową się zgadzamy, wracamy na ekran, oświadczamy, że się z nią zapoznaliśmy i ją otrzymaliśmy i podpisujemy. W zależności od tego, czy autoryzujemy się SMS-em, czy autoryzujemy się tokenem, czy urządzeniem USB, takiej autoryzacji system od nas będzie wymagał. Mój użytkownik jest autoryzowany za pomocą SMS-a. Zatwierdzamy taki wniosek. Mamy tu taki delikatny problem techniczny, natomiast po zatwierdzeniu tego wniosku powracamy na listę wniosków i ten wniosek nam się zaprezentuje w taki sposób, że się pokaże na tej liście wniosków jako przetwarzany. Jedną sekundkę.
jako przetwarzany. Możemy do niego zajrzeć do środka i zobaczyć, co też we wniosku uzupełniliśmy. Na dole będzie też umowa w załącznikach. Natomiast jeżeli wróci decyzja z PFR-u, pozytywna czy też negatywna, ten wniosek zmieni status na zaakceptowany bądź odrzucony, a tutaj w załącznikach pojawi się decyzja, o której wspominała pani Elina, która będzie mówiła nam, że albo została nam ta subwencja przyznana, albo też została przyznana częściowo bądź też odrzucona ze wskazaniem powodów odrzucenia bądź częściowego przyznania tej subwencji. Gdyby mieli państwo problemy z uzupełnianiem tego wniosku, albo dane na wniosku były nieprawidłowe w zakresie nazwy też NIP-u, czy NIP-u państwa spółki, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Biznesu, ze Strefą Obsługi Biznesu albo z państwa opiekunami. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji do tego, żeby ten wniosek był, uzupełnienie tego wniosku było dla państwa jak najprostsze i żeby skrócić czas do podjęcia decyzji o subwencji. A teraz przekażę głos Jarkowi, który opowie o Go Online. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło zaprezentować państwu wniosek w aplikacji Go Online. Będzie to forma prezentacji. Żeby rozpocząć wniosek, oczywiście trzeba zalogować się do bankowości Go Online. Po zalogowaniu należy zweryfikować kontekst, w jakim się jest, ponieważ czasami klienci mają kilka relacji produktowych. Ważne, żeby to była właśnie relacja firmowa, czyli koniecznie należy zmienić kontekst na firmowy. Na załączonym screenie widać, w którym miejscu będzie znajdowała się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie PFR. Wystarczy wejść w zakładkę Moje finansowanie lub oferta i tam państwo znajdziecie takie miejsce, gdzie będzie można kliknąć Złóż wniosek. Dobrze, przejdźmy teraz do formularza składania wniosku. Składa się on z kilku etapów. Pierwszy z nich to jest wypełnienie danych wnioskodawcy. Część danych zaczyta się z systemu centralnego, jak imię i nazwisko PESEL. Część będzie można zmienić, na przykład telefon i adres mailowy, ale tu bardzo proszę o uważne wpisywanie, ponieważ to będą dane kontaktowe, dzięki którym będziemy się kontaktować z państwem, informować o dalszych krokach w procesie albo informować o decyzji, która przyjdzie. Następnie klient musi wypełnić oświadczenia wnioskodawcy, aby przejść dalej. Następnym krokiem w formularzu jest wypełnienie danych firmy. Tutaj również część danych zaczyta się automatycznie, ale część trzeba będzie wypełnić samodzielnie. Może się zdarzyć, że nie wypełnione pole to będzie REGON. Bardzo proszę również o sprawdzenie daty założenia działalności. To musi być data wprowadzona zgodnie z dokumentami rejestrowymi, ponieważ będzie to sprawdzane dokładnie w PFR-ze i Ministerstwie Finansów. Kolejnym krokiem jest wypełnienie kodu PKD. Ważne jest, żeby, jeżeli ma się kilka kodów, żeby wskazać wiodący taki, który przynosi klientów największy przychód. Kolejnym z pól będzie rachunek bankowy. Tutaj będzie lista rozwijalna, która pozwoli wybrać tylko te rachunki bankowe, które są dostępne i na które będzie można dostać dofinansowanie. Znaczy będzie przelane dofinansowanie. Bardzo ważnym krokiem jest deklaracja przedsiębiorcy, jak tu szanowne przedmówczynie mówiły. Ważne jest, żeby wskazać klasyfikację klienta zgodną z definicją PFR. Następnie, w zależności od tego, jaki typ przedsiębiorstwa się wybierze, podstawią się odpowiednie zgody, które trzeba wypełnić. Kolejnym krokiem są oświadczenia dotyczące rezydencji podatkowej. I tutaj też w zależności od tego, czy się wybierze tak czy nie, dodatkowo podpowie się oświadczenie związane z beneficjentem rzeczywistym. Kolejne oświadczenia do wypełnienia. Jeżeli któreś z wymaganych oświadczeń nie będzie wypełnione, na formularzu pojawi się dodatkowa informacja o wymaganiu danego oświadczenia. Dobrze, i przechodzimy teraz do kolejnego kroku, gdzie wprowadzamy dane do wyliczenia subwencji. Wybieramy, czy firma jest sezonowa, czy nie, i wprowadzamy liczbę pracowników na dany dzień przydający złożenie wniosku oraz liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019.
ilość pracowników jest do wprowadzenia, zależy oczywiście od tego, jaki typ sektora przedsiębiorstwa wybrało się na wcześniejszym kroku. Przechodzimy dalej do formy liczenia spadku obrotów i tutaj mamy dwie opcje, miesiąc do miesiąca lub rok do roku. W zależności od tego pojawi się odpowiednia zestaw pól, który pozwoli nam wprowadzić albo obrót z miesiącu poprzedzającym miesiąc spadku obrotu, albo obrót w miesiącu analogicznym w roku poprzednim. Na tej bazie, na tej podstawie zostanie wyliczony procent spadku obrotów i tutaj przedsiębiorca zostanie poproszony o wprowadzenie wnioskowanej wysokości subwencji. Tutaj jest bardzo ważne, żeby wprowadzić odpowiednią kwotę, ponieważ później przy odwołaniach ta kwota jest niezmienialna, będzie można tylko otrzymać ewentualnie kwotę mniejszą lub maksymalną tą, którą się tutaj wprowadziło. Ostatnim krokiem jest wprowadzenie oświadczenia firmy dotyczące ilu pracowników będzie chroniła ta subwencja oraz jaki procent strat będzie taka subwencja pokrywała. Oczywiście jeszcze na samym końcu oświadczenia firmy oraz przechodzimy do autoryzacji wniosku. Bardzo podobnie jak w bankowości internetowej Business Planet, tutaj również umowa będzie wygenerowana, którą będzie można pobrać i przeczytać. Trzeba będzie odklikać informacje o tym, że zapoznało się i akceptuje się postanowienia danej umowy i będzie można przejść do podpisania umowy. Podpisanie umowy jest identyczne jak przy wykonywaniu na przykład przelewów, czyli możemy autoryzować SMS-em albo autoryzacją mobilną. Po wprowadzeniu na przykład SMS-a, jak w tym przypadku na ekranie, pojawi się informacja, że decyzja została przyjęta. Na końcu, ale myślę, że bardzo ważne dla Państwa jest to, że jeżeli Państwo przerwą wypełnianie wniosku w dowolnym momencie lub też nie podpiszą umowy, bo na przykład będą chcieli się skonsultować jeszcze i przeczytać jej treść na spokojnie, będzie można wrócić do wniosków bankowości internetowej, tak jak do wszystkich innych wniosków, które Państwo wypełniają, czyli będzie odpowiednia sekcja, gdzie będzie widać, na którym kroku dany wniosek się znajduje oraz będzie można kontynuować lub podpisać umowę. Bardzo dziękuję, z mojej strony to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo za udział w naszym webinarium. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu łatwiej i przyjemniej uzupełnić nasz wniosek o subwencję i w przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z bankiem, czy to z call center, czy ze strefą, centrum obsługi biznesu, czy też z doradcami, którzy będą służyli Państwu jak najszerszą swoją wiedzą w zakresie tematu subwencji PFR. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia.